zobaczcie, co kupiłem. Szukałem tych zaczasków bardzo długo. Szukałem ich na Allegro. Różne rodzaje były. Chodzi o szafki, które się otwierają i małe rączki tam grzebią. Głównie chodzi o Mikołaja, który tam wyciąga wszystko, dokładnie wszystko z szuflad w kuchni. A że chciałem coś, czego nie będzie widać, tak znalazłem takie coś magnetycznego. To się przykleja na szufladę. Z zewnątrz szuflady używać takiego magnesu, który wygląda jak pierścień. I gdy to się zbliża, tak, ten zaczep się zwalnia. Jest to mega fajne rozwiązanie. Całość się składa po prostu z dwóch elementów, czyli mamy takie coś, co nam się odchyla i zaczepia, i coś, co jest gdzieś z boku korpusu. I w tym momencie, jak to się o to zaczepi, tak już się nie da otworzyć szuflady, dopóki nie zwolnimy tego tym magnesem. Tutaj mam szufladę z tym już zamontowanym tym gadżetem. Tutaj jak widzicie, są takie nalepki, dzięki którym możecie sobie przykleić do szuflady, żeby wiedzieć, gdzie przykładać później ten magnes. Jak teraz pociągniemy, to szuflada jest zablokowana, natomiast jak przyłożymy ten magnesik, no tak, to szuflada nam się zwalnia. Przyłożę tutaj z tej strony i tyle. I tyle wystarczy, żeby zwolnić zaczep w szufladzie. Tutaj jest ten zaczep drugi. I one się po prostu o siebie zahaczają i powodują to, że nie da się otworzyć i jest czadersko. Tutaj jeszcze tego nie mam założonego, więc teraz sobie tutaj założymy razem. Tutaj mamy trochę inną sytuację, bo tutaj jeszcze mam tą półkę poniższą, o. Więc damy sobie to tutaj pomiędzy to, trochę niżej, żeby się zmieścić i żeby nam nic nie zahaczało. Ściągamy nalepkę, żeby była klejącą stroną. Przykładamy tutaj wolne miejsce. Normalnie to ja to daję trochę wyżej, ale teraz mam tutaj tą szufladę, więc daję to po prostu pomiędzy. Teraz ściągamy tą nalepkę. To się nam tu powinno trzymać, by nie spadło. Teraz dociskając szufladą, powinno się to nam tutaj przylepić do frontu. I przykleiło się. Dobrze. Teraz wystarczy podociskać dobrze. Tutaj ten element już możemy ściągnąć, ten, którym się to montuje. Tu jest fajnie przyklejone. Tutaj sobie zwolnimy blokadę. O, i teraz już to działa. I zamykamy. O, półka jest zablokowana. Wziąć kluczek. I otwieramy. Teraz muszę w to miejsce przykleić tylko jeszcze znacznik, żeby było wiadomo, gdzie to jest. Zbierzemy naklejkę z kółeczką i przyklejamy. I to wszystko. Do zestawu są jeszcze śrubki, jeśli by ktoś uznał, że dla niego taśma to za mało, bo może się tak zdarzyć, że jak macie silniejsze dzieci, to mogą wam to wyrwać. Ja dopiero na razie sobie zostawiłem tak, chcę zobaczyć, jak sobie Mikołaj z tym poradzi. Na paru szufladach już próbował się dobrać, ale się mu nie udało, dlatego jest taki bardzo tam niezadowolony. Tak to wygląda, jest to mega spoko, nie widać tego. I co najważniejsze, mamy w zestawie takie dwa pierścienie, gdybyśmy jeden zostawili w szufladzie. Więc jeśli wasze dziecko nie jest jakimś magnetomenem, to raczej nie otworzy tej szafki. Jedno co jest fajne, tak jak dziecia nie ma przy was, a chcecie gotować i chcecie mieć szybki dostęp do półek i nie chcecie cały czas przykładać tego magnesu, to możecie na ten czas po prostu sobie tutaj zablokować tą funkcję i teraz on nie będzie blokować szuflad. Dla mnie mega opcja. Widzimy moją żonę w naturalnym środowisku. To jest jej ukochany moment, kiedy może wysłać paczki. Chyba nie ma nic lepszego dla Martusi niż podkładanie tych paczek, skanowanie kodu i wrzucanie ich. Zobaczcie, z jaką to robi werwą. Z jaką energią. Jak ona się schyla. Patrzcie, się naciska. Pyk, pyk. Przykłada. I trach. I teraz popatrzcie na to. No pięknie. Czy może być lepiej? Jeszcze mogłaby robić jakieś piruety, byłoby wtedy ciekawie. Paczka ładnie nadąża za Martą. Marta jest szybsza niż komputer. I chyba ostatnia paczka, a nie, jeszcze nie ostatnia paczka, ale już za niedługo będzie finał. Jeszcze trochę, odliczamy. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, o nie, wdepła w gówno, o nie, to chyba, myślałem, że w gówno wdepła. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Żona wraca. Tak szybko wpadłam tylko do Gemini, żeby ogarnąć sprawę na straszne piątki i będzie jeden odcinek z rzeczami z Dilsa, ale byłam coś Mikołajowi na teraz. Jeszcze za mną stała taka para, chłopak z dziewczyną. Kiedy jest Halloween? I coś tam, a ta babka kasuje te rzeczy. Nie pięta, la la la. Mam! A, patrzcie. Co to? Mikołaj uwielbia tego popina. No to mu kupiłam dyniowy. I ma taki zaczep, żeby nie zgubił go. Na szyję. Mikołaj uwielbia to wciskać, także... Teraz jedziemy jeszcze do Auhana. Jemu to wezmę. Niamnia? Zobaczcie. Patrz Mikiś, co mama dla ciebie ma. Proszę. Wow, pstryk. Jest pstryk. Mamy aprobatę. Mamy. Ale emocje. Bardziej. Mamy emocje. Ale bardziej na ten. Na ten wisioreczek niż na pstryk. To w ogóle fizjoterapeutka polecała te takie pop-in, to się chyba nazywa. I że to fajne jest rozwojowe dla dziecka, żeby ogarniało pokazywanie paluszkiem i pstrykanie tym paluszkiem. No to jeżeli wasze dzieci mają problemy z takimi rzeczami, Mikołaj nie ma, tylko bo ja mu po prostu kupiłam to kiedyś, takie szare, w kalendarzu adwentowym miał. Bo stwierdziłam, że to może być fajne dla dziecka, no a potem się dowiedziałam, że nieświadomie zrobiłam coś super i młody się uczy takich rzeczy, także od razu przekazuję też wam. Jeżeli chcecie nauczyć dziecko tego takiego odruchu wciskania paluszkiem, pokazywania paluszkiem, no to takie coś może wam to fajnie pomóc, bo to tak... No. Uważaj! Oh. Oczywiście skarpet nie ma, skarpety ściągamy. Jak tylko siada w foteliku, to od razu pierwsze to są ściągane skarpety. Co tu się dzieje? Wytrzymuj buźkę. Na zbliżenie w oto ciała? Zobaczę, bo zostawiłem kartę w aucie. Trzymaj go, rany bombu. I ja cię. Ja. Siuchaj, Mikołaj. Usiądziesz? Ty sobie usiądź. O, trzymaj się. O ja, ale super. Brawo. Co to? O, koniec. Koniec? Tak. 400 to kosztowało. Biznes życia, 400? No. To nie była minuta, kupmy chyba. Takie i porozstawiajmy. O. Mówię ci, że jemu jak kupimy sklepik, to będzie zabawy na tydzień. Chodź, idziemy. Będzie lament. Brawo, super. Jedziemy. Następnym razem zostaniecie sobie tutaj, ja zrobię zakupy, nie? Bez lamentu, bez noszenia. Nie starczy mi pieniędzy na karcie, że po 4 zł puszczę co, tak. Co minutę. Ale on się świetnie bawi nawet bez jeżdżenia. Idziemy? Chodź, opa. Mikołaj, opa. Opa. Chodź, kochani. Dobra. Idziemy po inspirację na ścianę. Za nasz kominek, a kominek będziemy generalnie mieli zamiar zmieniać, także zobaczymy, co tam się nam wymodzi w głowie po prostu. No, także lecimy do Leroy, bo tutaj mają bardzo dużą nową wystawę. Zobaczymy sobie, co mają.
Tak, tu jest jakie, jakie produkty, bo tutaj mają właśnie, też widziałem tu kominki Boże, kiedyś. Jesiennego. Ale to kochanie, jesień nie będzie cały rok. Ach, ale jest teraz, kocham. Jestem jesieniarą z krwi i kości. Wszyscy czekamy na informację, gdzie Martusia ma zamiar tą tapetę przykleić. W przedpokoju, tam ci mówiłam, że chcę zmienić, tylko ja chcę taką fototapetę, większe wzory ale i beżowe. Jest, ale to jest za ciemne. Ja chcę beżową, w takich jasnych kolorach i ją mam. I myślałam, że ona tutaj może jest i ja sobie ją po prostu sprawdzę u nas w domu, no nie? Tam pani ma przepatent, rozwija tapet na pół podłogi i tak to powinnam robić. Zaraz zacznę tutaj rozwijać razem z nią. Ta jest przeładna, bo ona jest taka deseniowo jak deski. Aha. I ona by była fajna jako wstawka. Jako wstawka, nie cała ściana chyba. Za nie, za mocna na całą ścianę. Właśnie to musi być jakaś wstaweczka. I to trzeba. A te listki nie chcesz tutaj? Ta mi się podoba, ta zielona, tu te listki, te mi się podobają. Bo tam no, tylko nie wiem czy nie na chwilę. No i właśnie, za dużo tego jest. Za dużo jest na tą całą ścianę. No ale tutaj to samo. No tu i też jest za dużo wzorów. To musi być delikatne coś. Dlatego my musimy wziąć, i to co ci mówiłam, taki projekt zrobić całego salonu i wszystkiego. I wtedy będziemy się stosować do tego. Albo ta, zielona. Która zielona? Te listki tutaj, takie zielone. Te wypłowiałe takie? No. Te już nie są takie. Te jakby już miały 30 lat? Tyle co ja. Jestem wypłowiała? Czy ja wyglądam na wypłowiałą?